Witam w prezentacji i montażu 96 numeru Fiata 125P od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy lewy tylny błotnik, pokrywkę w lewo paliwa, zamek pokrywy w lewo paliwa. W tym numerze do pokrywki w lewo paliwa został przymocowany zamek pokrywy i otrzymaliśmy lewy tylny błotnik. Po montażu części z 96 numerów mamy zmontowane maskę, przedni zderzak z tablicą, prawy i lewy tylny błotnik, pokrywę w lewo paliwa, stelaż karoserii z zamontowanym dachem, pod sufitką, osłonami przeciwsłonecznymi, lusterkiem, szybami, czteroma drzwiami, przednią częścią z grillem, przednimi błotnikami, płytę podłogową z przednim i tylnym zawieszeniem, pięcioma kołami, komorą silnika, silnikiem i jego elementami, deskę rozdzierczą z kierownicą, wewnętrzną podłogę z fotelami, pedałami, dźwignią zmiany biegów, dźwignią hamulca ręcznego, zapięcie pasów bezpieczeństwa, tylną kanapą, bagażnikiem, elektronikę, światła, przełączniki, głośnik, pojemnik na baterie, układ napędowy, wydechowy i hamulcowy i cztery podpory. Numer 96. W tym numerze syrena dla rolnika. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu. Syrena dla rolnika. Na szosie gdzieś pod Warszawą grupa profesjonalnych kolarzy trenowała przed kolejnym wyścigiem. Trener zajmował miejsce pasażera na motocyklu, skąd przez megafon instruował i dopingował swoich zawodników. Nagle do sportowców podjechała syrena R20. Przez okno samochodu wychylał się mężczyzna i krzyknął do rowerzystów: potrzebuję sprzętu, najlepszego. Ludzie jadący syreną R20 przybyli z misją załatwienia roweru, a przysłał ich sam prezes klubu. Trener zdziwił się i kategorycznie odmówił. Pasażer syreny sięgnął po ostateczny argument, ale prezes kazał. W tej sytuacji trener nie miał wyjścia. Przez megafon wywołał jednego z liderów próbnego wyścigu i polecił mu zjechać na bok. Zawodnik został zmuszony do włożenia swoich kół na pakę syreny. Po chwili pojazd profesjonalnym sprzętem kolarskim odjechał w kierunku przeciwnym. Mamy zdjęcie syreny Bosto, która mogła przewozić oprócz towarów także 4 osoby, ponieważ wyposażono ją w tylną kanapę. Wersja z zamkniętym nadwoziem była zdecydowanie praktyczniejsza od R20. Mamy zdjęcie i informację, że syrena 105 Bosto powstawała w Bielsku Białej. Z przodu samochód wyróżniał się oryginalnie zamontowanym kołem zapasowym. Mamy zdjęcie i informację, że opracowanie dostawczych syren było szalą w dziesiątkę. Aż trudno uwierzyć, że dopiero pod koniec kariery polskiego auta zdecydowano się na wypuszczenie takiej wersji. Pojazd ze zdjęcia ma wykonaną przez właściciela tylną burtę ułatwiającą załadunek. Mamy zdjęcie i informację, że tylna część nadwozia upodobniała syrenę Bosto do niewielkiej dostawczej wersji holenderskiego DAF-a. Nowy pojazd spełniał doskonale swoją funkcję. Konstruktorzy zmienili tylne zawieszenie, zastępując poprzeczny resort dwoma wydłużnymi. Dzięki temu próg załadunku znalazł się na akceptowanej wysokości.
Mamy zdjęcie i informację, że wyeksploatowane syreny R-20 i Bosto pod koniec lat 90. dogorywały porzucone na posesjach i parkingach. Dziś znalezienie stosunkowo dobrze zachowanego egzemplarza Genicy z cudem. Mamy zdjęcie i informację, że jeszcze na początku lat 90. XX wieku widywano syreny Bosto budujące polską wersję z wczesnego kapitalizmu. Niezajeżdżone egzemplarze były najtańszymi wozami dostawczymi na rynku. Mamy zdjęcie i informację, że syrenę R-20 uproszczono do tego stopnia, że wszystkie elementy, które w seryjnej syrenie były chromowane, w wersji pick-up malowano na czarno. Produkcja R-20 stanowiła promień ogólnej liczby wyprodukowanych syren. Do naszych czasów przetrwało niewiele dostawczych syren. Wyeksploatowane do cna, zardzewiałe pojazdy zgniły porzucone na parkingach. Mamy zdjęcie i informację, że syrenę R-20 na zdjęciu jeden z późniejszych prototypów krytykowano za wysoki próg załadunku oraz zamontowane na stałe burty. Taka budowa wynikała z zastosowania klasycznego zawieszenia syreny w poprzecznym tylnym resorem. Fiaty w obiektywie. Mamy zdjęcie i informację, że do Europy sprowadzono z Ameryki Południowej Fiaty pick-up z tamtejszego rynku. Na początku reprezentował je model Fiorino. W 1999 roku w salonach prawie całej Europy pojawiły się Fiaty Strada, bazujące na modelu Palio Weekend, na zdjęciu wersja z końca pierwszej dekady XXI wieku. Mamy zdjęcie Fiata 125P z nadwoziem pick-up, który wyszedł Polakom bardzo ładnie, świetne proporcje, ładnie zaprojektowana, pasująca do reszty pojazdu paka, wszystko grało. Podobną wersję Fiata 125 produkowano w Argentynie. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. I pokrywkę wlewu paliwa z lewym tylnym błotnikiem po montażu. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli wlew paliwa i wzmocnienie przednich świateł. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.